Ale z tej strony Patty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taka trochę nietypowa informacja. Starzy widzowie z poprzedniego kanału powinni już wiedzieć, kim jest Rozpunka. Tak słyszę, to była to osoba, która dając unikaty mi i moim dawnym przyjaciółkom z YouTube'a, chciała prawdopodobnie odzyskać swoją utraconą reputację. Ogólnie to miałyśmy też teorię, że Rozpunka i Pomponik to ta sama osoba, bo w tym samym czasie miałam wpis w księdze gości od Pomponik, że jestem oszustką i również mnie zablokowała, także no. Więc tak, dnia 15 kwietnia 2023 roku postanowiłam ogłosić wyniki konkursu, gdy osoba została wylosowana, napisałam do niej, żeby podała mi swój kanał na YouTubie. Lecz zauważam, że osoba jest nieaktywna, to postanowiłam ją poszukać w swoich ostatnich subskrybentach i znalazłam osobę nazywającą się Olixa. Z kimś skojarzyłam się ta jej nazwa, chyba z Olianą MSP czy coś takiego. Więc postanowiłam, że wejdę na jej kanał i... Ej, bo tak przy okazji to znalazłam osobę, co podpierdoliła moją miniaturkę z live'ów. Nie pozdrawiam. A dobra, to Pomponik jest. Jak wyszłam na jej film z moją miniaturką, to zobaczyłam ten cudowny opis. O! Czekajcie. Kojarzycie ten Discord? Nie? A! To macie tutaj urywek z mojego filmu. Niestety jest to screenshot, który wysłała mi Rozpunka, po czym napisała mi takie wiadomości. Co potwierdza, że nasza dawna teoria była jak najbardziej prawdziwa. Do tego w jej poprzednim opisie widnieje napis Skromne progi Klari. Także XD. A jak już jesteśmy przy opisie, to ona nawet sama potwierdza, że jest oszustką. Gdy dowiedziałyśmy się o tym z Yunkei, to powiedziała mi, że ma głos dosyć dziecięcy, ale... No cóż, raczej osoba powyżej 13 lat nie nagabywałaby ludzi do pisania w księgach gości. Ale szczerze powiem, że jak na 11-latkę, to naprawianie sobie reputacji, dając wiele unikatów youtuberom, to bardzo sprytny pomysł. Anyway, napisał do niej Krikit, który jest autorem mojej grafiki i live'ów. Jak widzicie, Rozpuna skłamała. No w sumie kto by się tego nie spodziewał. Także no. Nie robię tego filmu ze złości, tylko po to, abyście wiedzieli, z jak manipulacyjną i kłamliwą osobą macie do czynienia. Dla Olixy, aka Rozpuny, mam tylko jedno do powiedzenia. Żałosne jest to, że powracasz do YouTube'a, do tego znów oszukując ludzi. Ja nie wiem, co ty tym zachowaniem chcesz osiągnąć, naprawdę, bo moim zdaniem tylko coraz bardziej się pogrążasz. Ale no cóż, tylko moje zdanie w tej sprawie. Odsłoniłam tylko prawdę. Bye!